Co to ma być? 413 tysięcy subów? No co to ma być, gościu? Co myślałeś, że ja będę jak każdy youtuber wam? O, dziękuję za to, że mamy 413 tysięcy subów. Nie. Dużo osób mnie ogląda bez suba. Także jak oglądasz mnie bez suba, to zasubskrybuj teraz. Bo kurde, co to ma być, że my do pół miliona nie możemy dobić? A taki blow se dobija do 3 milionów? Nie, nie, nie. To nie będzie tak, że on ma lepszych widzów niż ja. Ja go kasuję i to my mamy być top 1 na YouTubie, nie on. Także subskrybujcie, a dla jednego z widzów rozdam Karambita Fejda. Także jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie, to musisz subskrybować, pamiętaj. A ja teraz zapraszam cię do najlepszego filmu na świecie. Cześć, siemano, z tej strony Noli, witam was w kolejnym odcinku z otwierania skrzynek. Dzisiaj będziemy sobie otwierać 20 skrzynek Hydra, ponieważ jeszcze jest tutaj operacja, jak widzicie, więc otwórzmy sobie je. Na dole będziecie mieć pokazane, ile kasy nam wyleciało z tych skrzynek. No i przygotowałem sobie dwie miniaturki do tego filmu. Dlaczego dwie? Nauczę was dzisiaj, jak robić YouTube'a. Patrzcie, ludzie, jeżeli widzicie tą miniaturkę, to na pewno kliknęliście w ten film. I ta miniaturka nazywa się Ostatni raz otwieram skrzynki. Są dwie kosy i Galil pośrodku. Wiecie, dlaczego robię taką miniaturkę? Bo jak mi słabe rzeczy polecą, to powiem tak. Poleciały mi słabe rzeczy, więc ostatni raz otwieram skrzynki, dlatego jest taka miniaturka. Tada, nie ma żadnego clickbaitu. A jeżeli widzicie tą miniaturkę, czyli poleciała kosa, zbugowany opening, lol, to powiem, ale fajnie, poleciała mi kosa, w ostatnich trzech openingach poleciała mi kosa, dlatego są trzy kosy, więc to też nie jest clickbait. Także w zależności od tego, którą miniaturkę widzicie w filmie, to tak poleci opening, tak? Jeszcze na samym wstępie chcę wam powiedzieć, w moim sklepie nowe koszulki, niebieska i czerwona. Jak chcecie kupić, to kupujcie, bo jest mało sztuka, to jest wersja limitowana. I do wszystkiego dorzucamy spinery i klucze do CS-ego, w sensie przedmioty. Dobra, możemy otwierać. Myślę, że będzie spoko. Jeżeli chcecie kolejne odcinki z otwierania, to zostawcie łapkę. Nie wiem, 20 tysięcy łapek to kolejny odcinek. Nie, umówmy się tak, bo żebrać trzeba, żeby były zasięgi. Dobra, otwieramy skrzynkę pierwszą. Na dole będziecie mieć wszystko podsumowane, nie? Także z pierwszej skrzynki nam wyleciało M4A1S. Odprawa. No, to nie jest dobre. Odprawa nie jest najlepszym przedmiotem, ale zawsze to jest M4, tak? Bo to było M4. Odprawa, tak, to jest M4. Więc jeszcze M4 jestem w stanie zdzierżyć, nie? No nie, ale Famasa nie. Makabra, odprawa. Ta odprawa to makabra, można powiedzieć. Kolejna skrzynka. Patrzcie na ten ruch, nie? Patrzcie. Ruszam się jak gówno po betonie, ale jest dobrze. Ajajaj, M-ka przeleciała, ale jest trup jak głowa. Więc fioletowy skin też coś warty. Więc myślę, że za ten skin możemy sobie zrobić Woda Challenge 2. A przy okazji możemy otworzyć nowego. No, jest rano, godzina 7. Wstaję dosyć wcześnie ostatnio. Tam była awka w stat-tracku. Znowu makabra. No nie jest dobrze. Wstaję wcześnie rano. Teraz wcześnie rano. Chciałem powiedzieć, teraz wcześnie wstaję, bo przez 2 lata wstawałem o 17, nie? Stwierdziłem, że kurde, czas to zmienić, nie? Czas się wziąć za swoje życie. No nie, no tutaj były dwie bilety, kurde, jakieś, poczekaj, metalowe kwiaty. O kurde, no to moja dziewczyna by się ucieszyła, tak szczerze powiem, z metalowych kwiatów. Lecimy dalej z tym wszystkim. No i... To już chyba wiecie, jaka miniaturka będzie w tym odcinku. Znaczy, już wy widzieliście, jak kliknęliście film, jaka jest miniaturka. Ja jeszcze nie wiem, co się stanie, ale tak oszukujecie trochę przyszłość. Jest w set-tracku P250, więc nie, teoretycznie, kurwa, nie jest źle, no, mogło być lepiej, ale nie jest źle, nie? Także ten. W ogóle mam drugi kanał, na którym nagrywam Minecrafta. No kurwa, co jest z tą makabrą, za przeproszeniem? Przepraszam, że przeklinam, ale co jest z tą makabrą, nie tak? Na ile otworzyliśmy? 8 skrzynek, aż 6 razy makabra poleciała. Mam drugi kanał, nagrywam Minecrafta, jeżeli chcecie pooglądać sobie klocki, to w opisie znajdziecie link. CO?! Kurde, jest 6-7, ja zaraz rodziców, bo zaraz mi ktoś przyjdzie. Będziesz napierdzielał mi w to biurko i tak dalej, no generalnie... O, UMP w statraku. Generalnie ktoś powie, to ty mieszkasz jeszcze z rodzicami? No lol, przecież zarabiasz miliony dolarów z tych stron swoich, z tych openingów, z tego CS-a, a ty dalej mieszkasz z rodzicami? No mieszkam, bo za 2 miesiące się wyprowadzam do Londynu, więc nie opłaca mi się na razie wyprowadzać. Zmienię do Londynu, tylko do Cambridge, ale do Wielkiej Brytanii, więc tam będę mieszkał praktycznie przez pół roku teraz. Więc no nie opłaca mi się teraz na 2 miesiące wynajmować jakieś chaty, nie? Więc to jest bez sensu. I jest M4, ogień! Ogień piekielny, mam nadzieję, że Hellfire jest dosyć dużo warty. Pamiętajcie, ogień piekielny, teraz taka szybka nauka angielskiego, to jest hell, od ogień i piekielny.
nie, fire, ogień, a piekielny hel, nie? Fajna, dosyć, widzę, że stan nie jest najgorszy też, otwieramy kolejną skrzynkę. Także, a tej rękawiczki mogą w sumie tylko polecieć. Z tej skrzynki nawet nie wiedziałem. Poleć jest, będziemy mieć cukrowa gorączka. Także, no ten końcówka nie jest taka najgorsza. Ale to nie wiem, czy jest dużo warte. Czy ktoś by chciał wchodzić z takim fioletowym skinem? Bez przesady. Tak jak ten fioletowy Glock, niby, znaczy Fade, Glock Fade. Wszyscy z nim chodzą. Już nie będę nawalał w biurko, ale... No nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Możecie policzyć w komentarzu, ile razy makabra wypadła, bo... Mi się nawet już nie chce liczyć. Ale jest USP, Star Trek Plan. O, właśnie. Może zacznę teraz grać z USP. Bo nie miałem w Star Treku skina, może nie będę go nigdy zmieniał do końca mojej gry i nabiję na nim milion kini i przekręcę Star Trek, nie? Też tak można zrobić. No, zostało nam z 5 skrzynek i ja widzę, że ten opening nie będzie najlepszy. Wiecie co? Metalowy kwiat jest spoko, ale jakbym zobaczył tą makabrę po raz kolejny, to chyba bym coś... To bym jak switcher monitor przez okno wyrzucił w tym filmie tutaj, co tutaj, o, tutaj macie miniaturkę, to tutaj jest taki film, w którym mój widz wyrzuca monitor przez okno, dlatego że... Że nie wygrał kosy. Jak ktoś nie widział, to może obejrzeć. Drwal. No nieźle. Niezły drwal. Drwal pojebaniec. Drwal z siekierą idzie i rąbie drzewo w lesie. I znowu drwal? Ja myślałem, że już jakiś tam... Jakiś atak drwali. Zmasowany. Ale jest mak. Zostały ostatnie 2 skrzynki. Także praktycznie jesteśmy na finiszu w 6 minucie. Materiał spoko. Czy tam w 5? Nie wiem, ile zostanie wycięte z tego. Odprawa. Czyli można powiedzieć, że... Kończymy tak samo prawie jak zaczynamy, ponieważ została ostatnia skrzynka. I ja powiem wam tak, Luis. Wstałem dzisiaj rano o 5. Poszedłem biegać. Przyszedłem, nagrywam ten odcinek praktycznie po 1,5 godziny biegania. I wiecie co? Nagram go, wrzucę do montowni i idę znowu biegać. Także zmieniłem swoje życie. Ta skrzynka może zmieni moje życie ponownie. Także kurde, lecimy z tym wszystkim. Dawaj kosy. Ale widzicie to? Widzicie to? Wycięcie. Wiecie dlaczego chodzę? Wiecie dlaczego biegam? I tak dalej. Bo jestem na redukcji i ścinam. I chcę się ściąć do końca. Wyciąć, że tak powiem. Wyciąć, żeby wszystko ładnie było widać. Także wycięcie. Rozumiem, Gaben. Może być. Jesteśmy przyjaciółmi. Także no nie poszło nam za dobrze w tym openingu. Mam nadzieję, że w następnym będzie lepiej. To już wiem. Wiem też, jaka miniaturka będzie w tym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Jak chcecie, żebym was uczył YouTube'a, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, 20 tysięcy łapek i robię kolejny film, znowu wam pokażę, jaką miniaturkę zrobię i tak dalej. I pamiętajcie, wybierzcie, czy chcecie być w teamie niebieskim, czy w teamie czerwonym. Także wybierajcie, wchodźcie na sklep, póki chcecie kupić tą koszulkę, bo niedługo już ich nie będzie, bo schodzą bardzo szybko, a bardzo mało zostało. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!